Tym razem wyjątkowo jesteśmy nie w naszym przytulnym studiu programu pierwszego, tylko na Marszałkowskiej 25 w Instytucie Pamięci Narodowej, przystanek Historia. Jeżeli nas słuchacie, to możecie na 18 jeszcze zdążyć na bardzo ciekawą dyskusję, którą będziemy prowadzić na ten sam temat, którego dotyczyć będzie nasza debata. A debata będzie o służbach Polski. Służby specjalne niepodległej, wywiad niepodległej. Wraz ze mną znakomici specjaliści w tej dziedzinie. Pan doktor Władysław Bułhak. Miło mi. I pan doktor Dominik Smyrgała. Dobry wieczór. I panowie, od razu zapytam, czy Polacy mają zdolności do prowadzenia działań specjalnych, do budowania służb specjalnych? Bo jakoś nam to nie zawsze wychodzi. No, można powiedzieć tak, no, jest to takie przyjęte przekonanie, które jakby buduje się na naszym doświadczeniu walki konspiracyjnej o niepodległość, czyli krótko mówiąc od konspiracji, od działań tajnych, różnego rodzaju spisków niepodległościowych, których XIX i początek XX wieku to, że tak powiem, było to bardzo, bardzo, bardzo wiele przykładów tego typu działań. No do działań już wywiadowczych w sumie nie jest daleka droga, chociaż one mają też te... Ale mówi się, że Polacy to takie szlachetne ptacy, bardzo przejęli się etosem rycerskim i cenią sobie taką walkę twarzą w twarz, a nie podstępy, zachodzenie od tyłu i prowokowanie, no i te wszystkie metody specjalne. Przechodząc in medias res, też jakby trzeba powiedzieć, że pierwsza wojna światowa to jest też koniec tej historii wywiadu typu płaszcz i szpada, kiedy się wykradały jakieś dokumenty, kiedy była jakaś Mata Hari. W tym momencie tak naprawdę masowa wojna wywołuje również masowy wywiad, masowe rozpoznanie. Liczba to nie jest grupa kilkunastu dżentelmenów w skali Europy, tylko nagle robi się ich iluś tam tysięcy. I tak naprawdę polskie służby specjalne już powstają według zupełnie innego wzorca, według wzorca wywiadu budowanego jako instytucji biurokratycznej, której tak naprawdę jest już bardziej instytucją typu naukowego, można powiedzieć, niż zgromadzeniem eleganckich panów lub mniej eleganckich panów wykradających mniej lub bardziej. Ale jest mało tej romantyki rodem z filmów o Jamesie Bondzie, ale też mało Johna Le Carré, czyli takich intryg wysublimowanych. Pan Dominik Smyrgała. Intrygi to były. W ogóle za dwa tygodnie temu w Akademii prowadziłem wykład na temat historycznych początków służb specjalnych. Rozwój technologiczny, obie rewolucje przemysłowe wymusiły dokładnie, plus pewna demokratyzacja życia społecznego, tak to nazwijmy, czyli większy odsetek osób, nawet po prostu umiejących pisać i czytać. Większa partycypacja we władzy, już mniej monarchiczna, a bardziej nawet jeśli oligarchiczna, to jednak zwiększająca liczbę osób, które jakąś tam władzę sprawowały. To wszystko powodowało, że rzeczywiście wywiad staje się bardziej instytucją, no właśnie można powiedzieć chyba, że naukową w pewien sposób, bo jest kwestia zdobycia wiedzy. Ważne jest przetwarzanie danych. Generalnie zmierzamy do największych sukcesów polskiego wywiadu, bo o tym chyba wypada mówić, tak powiem, przy okazji naszej rocznicy. I one tak naprawdę, to oczywiście można tutaj przytaczać różne znane historie, afera rotmistrza Sosnowskiego jako pierwszy. Ale powiedzmy słuchaczom, na czym to polegało, bo słuchacze nie są tak wprowadzeni. No dobrze, no ale może przejdziemy za chwilę do afery Sosnowskiego, natomiast i całych jej skutków i tak naprawdę dwuznacznych wniosków, jakie z niej tak naprawdę wynikają dla naszego doświadczenia z wywiadem w okresie międzywojennym. Ale ważniejsze jest to, co chciałem powiedzieć, że tak naprawdę w przedwojennym wywiadzie 80% to był pion analityczny. To byli ludzie, którzy analizowali jakieś informacje w sposób naukowy, albo też na przykład łamali szyfry. I tutaj jakby zmierzamy do największych sukcesów polskiego wywiadu, bo tak naprawdę one wcale nie są w dziedzinie no właśnie tego takiego klasycznego, bym powiedział, szpiegostwa, działalności typu humint, jak mawia się w tym świecie anglosaskim, czyli czy też przy pomocy metody agenturalnej, że przywołam pojęcia z innej epoki. Tutaj przede wszystkim jest to sukces naszych
umysłów w jakimś sensie, czyli właśnie profesorów, matematyków, którzy ułatwili czy umożliwili najpierw złamanie szyfrów sowieckich w czasie wojny polsko-bolszewickiej, co w sposób, no, jak przekonująco chyba pokazał jeden z naszych kolegów, już nie wchodząc tutaj w szczegóły, umożliwiło, ułatwiło, czy też zwycięstwo po prostu w wojnie z bolszewikami, bo tak się zdarzało, że Piłsudski czytał niektóre rozkazy operacyjne armii sowieckiej, czy bolszewickiej właściwie wtedy, wcześniej niż ci, do których one były, że tak powiem, były przeznaczone, ponieważ myśmy wtedy mieli przewagę technologiczną, zresztą odziedziczoną po Austro-Węgrzech, czyli krótko mówiąc, to Austro-Węgry rozbudowały bardzo wówczas swój radiowywiad i myśmy ten radiowywiad, jakby metody pracy i też po prostu urządzenia, które to umożliwiały, po prostu przejęli i wykorzystywali dla, już, że tak powiem, dla niepodległej. To niemniej od początku niepodległej pojawiały się jednak gwiazdy wywiadu i często pisząc książki o wywiadzie wspomina się właśnie o tych takich najważniejszych postaciach. Czy można je wymienić, pan Dominik Smyrgał? No na pewno można wymienić kilka takich postaci, które nawet zagościły w jakiejś formie w kulturze masowej. Mój ulubiony serial branżowy, nazwijmy to, ale też ogólnie historyczny i szpiegowski, czyli Pogranicze w ogniu, jest w dużej mierze na tej historii oparty. On jest właściwie momentami paradokumentem. Nawet czasami szkoda, że to już było tyle lat temu, bez pewnych możliwości technicznych, które są teraz, bez uwzględnienia kierunku wschodniego. Można się czepiać. Tak, czepiać się można, prawda? O tej chodzi, technologii. Inwestycja w wózek, prawda? Tak, tak, właśnie. No, czyli Rzychoń, tak? Czyli Rzychoń. Jest takich par. No major Jan Rzychoń, oczywiście, wspomniany rocznicz, potem major Sosnowski. Kolejna taka bardzo sławna postać. Notabene teraz pisze książkę o oficerze, który go zwerbował i prowadził w pierwszej fazie, czyli o majorze Marianie Chodackim. Jest mnóstwo. Część z nich przebiła się do tej masowej świadomości. Jakbym miał wymienić, to chyba właśnie przede wszystkim Rzychoń, Sosnowski, może jeszcze Wraganiec Brzycki na odcinku wschodnim. Ale tu w przypadku wschodu trzeba pamiętać, że tu też jest dwuznaczna historia. Bo no, niestety z długo jakiejś takiej falowej perspektywy wynika, że stopień infiltracji ze wschodu był duży. I jednak się daliśmy. Pierwsi się chyba w sumie zorientowaliśmy w operacji Trust tak naprawdę. Niemniej jednak późno. Tak. Ale to była rzeczywiście operacja Trust, to była taka operacja zastawiania pułapki na opozycjonistów, tak? Albo skorzenia, to jest nie do końca jasne, czy założenia pułapki na opozycjonistów, czy zrobienie jej od zera, ale ja bym na takie, ja jednak w przypadku Trustu zwracam uwagę na wymiar międzynarodowy, który jest kluczowy, to znaczy wzięcie pod kontrolę, bądź być może stworzenie tak naprawdę tej środkowo-rosyjskiej organizacji monarchistycznej, czy organizacji monarchistycznej Rosji Środkowej, spowodowało, że oni uzyskali wyjście na środowisko białych Rosjan i na wywiady zagraniczne. Mogli prowadzić ogromną kampanię decepcyjno-dezinformacyjną, na którą jeszcze nałożyła się nowa polityka ekonomiczna w tym samym czasie, czyli pozorowana liberalizacja. I to dało 6, może 7 lat czasu na budowę potencjału militarnego Sowietom, na totalne zmylenie, przejęcie zasobów, przechwycenie, nie wiem, no Sidneya Riley'a nawet, prawda, najsłynniejszego chyba brytyjskiego szpiega między innymi. Także no krótko mówiąc, wtedy akurat rzeczywiście sowiecki wywiad zagrał na nosie właściwie wywiadom całego świata i to była zresztą nauczka, którą jeszcze, prawdę mówiąc, była ta operacja też zdublowana jeszcze po wojnie, przecież sprawa piątej komendy WIN właściwie jest kopią taką, oczywiście dostosowaną do innych okoliczności. No i znowu daliśmy się wciągnąć. No, znaczy my jako niepodległościowcy pod ziemię, prawda? No więc to trzeba powiedzieć, że ten przeciwnik był wyjątkowo groźny, chociaż ja bym tutaj Niemców też całkowicie nie lekceważył. Oczywiście to były to inne jakby elementy tutaj grały rolę, natomiast tu warto tutaj przytoczyć takie pojęcie jak wywiad społeczny. I tutaj jakby co ciekawe, wszystkie uczestniczące strony, to znaczy zarówno Polacy, czyli my w jakimś sensie, używaliśmy tego mechanizmu. Sowieci, którzy, czy tam bolszewicy, komuniści, którzy posługiwali się po prostu ruchem komunistycznym jako takim wielkim zapleczem. Natomiast Niemcy opierali się z kolei na swojej mniejszości narodowej, która była, że tak powiem, też bardzo liczna w Polsce międzywojennym. A jeszcze mieli dodatkowo możliwość wejścia w środowiska ukraińskie, które, że tak powiem, to była największa mniejszość narodowa, najbardziej, że tak powiem, groźna z punktu widzenia stabilności międzywojennej Polski. Czyli krótko mówiąc, nasi i oni jakby, na czym polega wywiad społeczny, tak? Na tym, że to są ludzie, którzy robią coś
niekoniecznie za pieniądze, jak część różnych szpiegów. Czy tak też jak niekoniecznie. Sajanim, prawda? No i więc jakby w tym przypadku zarówno patrioci polscy pracujący powiedzmy w fabrykach w zagłębiu Rury, którzy może nawet tej Polski nigdy nie widzieli, ale dla tej Polski pracowali i potem, że tam w wyniku błędów karygodnych polskiego wywiadu, no pozostawienia dokumentacji na pastwę wrogów. O tym należy wspomnieć, bo tak będziemy wychwalać wywiad Niepodległej, a ten tragiczny moment w 1939 roku się wydarzył. Mówimy dwójka wspaniałe osiągnięcia i dwójka straszliwa wpadka. On się dwukrotnie wydarzył. Bo więcej o tym powiem. I Fort Legionów i Bagda na Polesiu, tak? To znaczy... Tak, to są dwie co najmniej historie i potem musielibyśmy jeszcze przejść w różne historie związane z już z wojennym wywiadem, który też jakby jest częścią bezpośrednią historii wywiadu Niepodległej, bo on się przecież nie kończy w 1939 roku, bo to jest zarówno wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jak i oddział II Komendy Głównej Armii Krajowej. No to są instytucje, które jakby wyrastają z przedwojennego wywiadu ze wszystkimi tego dobrymi i złymi. No, przypomnijmy, stronami. Że te dwie wpadki, ale szczególnie wpadka na fortach w Bemowie, to jest śmierć kilkuset Fort Legionów. Tak, Fort Legionów. Tak. To jest śmierć kilkuset osób. Niektóre zostały zgilotynowane po prostu przez Niemców. Tak, ktoś nie wywiózł archiwum, nie spalił, nie zniszczył. Tak, no i to wpadło na Rzychonia w dużej mierze potem, chociaż Rzychoń właśnie swoją część z Bydgoszczy wyewakuował. Ten wspomniany właśnie, prawda, jeden z tych takich najsłynniejszych, gdyby wspominać, to właśnie Rzychoń, czyli akcja Wózek i Rocmistrz Sosnowski, czyli wielki uwodziciel, najkrócej rzecz ujmując, działający w Berlinie. No te archiwa wpadły i zresztą to jest też troszkę wątek właśnie tej mojej pracy, bo tak naprawdę my o tej dwójce to my relatywnie mało mamy dokumentów, dlatego że jedno... Dużo mitów, że to cudowna służba była. Tak, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o kompletną dokumentację, no to ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że korzystając z uprzejmości IPN-u pracuję w tej chwili na archiwach, które się zachowały, chyba największy zbiór całościowo zachowany, czyli tak zwane archiwum STZ, czyli naszej samodzielnej placówki wywiadowczej w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wspomniany Chodacki po prostu je ukrył. I ono sobie przeleżało najpierw w jakimś tam klasztorze w Pensylwanii trochę czasu, potem w Instytucie Piłsudskiego i dopiero IPN to zeskanował po prostu. Zdigitalizował. Tak, koledzy archiwiści. 15 lat temu jakieś mniej więcej, nie? Coś takiego. No, tak powiem, no, tak ja po prostu też, tak. Przepraszam za przechwałki tutaj, ale no, po prostu sugerowałem właśnie moim kolegom archiwistom, że tą szczególną kolekcję, żeby w pierwszej kolejności... To jest bezcenny materiał, tak naprawdę. Przypomnijmy jeszcze o jednej sprawie, znaczy, że no, krótko mówiąc, zaginionych akt polskiego wywiadu z okresu II wojny światowej, no, z różnych dokumentów, też jakby z takiego wydawnictwa dokumentacyjnego, które się ukazało Wysiłkiem polsko-brytyjskim, no, wynika, że jakby no, Brytyjczycy, zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, bez wsparcia, mimo tych wszystkich słabości, tych ciosów, no i właśnie no, wszystkich tych skutków naszych błędów dotyczących archiwów, jednak bez naszego wsparcia Brytyjczycy mieliby wielkie kłopoty. To też trzeba uczciwie powiedzieć, że Czesi mieli to w tym momencie. Oni akurat zadbali o swoje archiwa. Tutaj jakby trzeba przyznać tutaj im palmę w jakimś sensie większej odpowiedzialności, powiedzmy, szefom wywiadu czeskiego, który mimo, że to państwo nie stawiało oporu zbrojnego, ale akurat archiwa wywiadu albo zostały zniszczone, albo wywiezione do Londynu. Myśmy w sposób metodyczny przy pomocy Brytyjczyków. Myśmy na to nie wpadli, być może byśmy zbyt zadufani w nasze siły militarne. Tak? Nie byliśmy do tego do końca... I to było kilka wagonów dokumentów niezwykle cennych, które wpadły w ręce Abwery. Tak się niestety stało. Tak? Natomiast no, jeszcze raz wracam, tak, że... Nasz wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej to przede wszystkim wkład wywiadowczy. Wspomniana wcześniej sprawa Enigmy, czyli to jest jakby tutaj moglibyśmy długo rozważać, że to też jakby trzeba uczciwie powiedzieć, że w pewnym momencie napotkaliśmy na tę samą barierę co zawsze, czyli że jest za mało pieniędzy i są inne priorytety. I że tak naprawdę w tym najbardziej dramatycznym momencie, kiedy Niemcy jakby zwiększyli liczbę kombinacji całego systemu, no po prostu
Polacy nie byli w stanie dokupywać kolejnych urządzeń, które, bo to po prostu wymagało już właściwie stworzenia komputera. Zresztą wystarczy porównać, ile pracowało osób w Bletchley Park potem nad tym samym, to były dziesiątki, niemalże tysięcy ludzi, a ile pracowało w Pyrach. To było kilkanaście osób, kilkadziesiąt powiedzmy. Więc to są jakby kwestie jakby no, możliwości też poszczególnych państw i jakby roli, jaką przywiązuje dane państwo do pozyskiwania w ten sposób informacji. Bo też nie ma co się oszukiwać. Brytyjczycy nie wygraliby bitwy o Wielką Brytanię, nie wygraliby bitwy o Atlantyk, gdyby nie to, że potrafili łamać niemieckie szyfry. I to też nie ciągłe przecież. Zwłaszcza o Atlantyk. W przypadku bitwy o Anglię oczywiście były informacje wyprzedzające, tam była też kwestia radaru, prawda, i paru innych rzeczy, no ale jednak w ogóle tak naprawdę bitwa o Anglię jest jedynym starciem zbrojnym, gdzie udział Wojska Polskiego był decydujący w jakikolwiek sposób, tak? Wszystkie inne, niezależnie od tego, że są bohaterskie, piękne, wspaniałe, nie wiem, tam Fales, Monte Cassino, Tobruk, to jednak są raczej epizody w wojnie, a tam była cała kampania, w której znaczące piętno polscy lotnicy odcisnęli i o tym trzeba zawsze pamiętać. Zresztą Rafał o tym pamięta. Ja miałem okazję kiedyś lądować na lotnisku w Northolt. No i muszę powiedzieć, że dużą przyjemnością patrzy się, że przy wjeździe do bazy jest Spitfire w malowaniu dywizjonu 303. Znaczy oni pamiętają i tam w ogóle wielka wystawa w środku, że dywizjon 303, dywizjon 303, więc to akurat no, trzeba oddać. Natomiast ale wracając tam do był problem jeszcze jeden, że w Wielkiej w bitwie Anglii jednak Niemcy popełnili dość istotne błędy. Tam też kwestia czasu efektywnej walki nad Brytanią, myśliwców i tak dalej. To są cały szereg różnych rzeczy. Natomiast o Atlantyk bez Enigmy na pewno by nie wygrali. No więc to, jakby wracając do tematu, trudno by było. Prawdopodobnie w końcu by doszli do różnych rozwiązań, które Polacy że tak powiem, osiągnęli już wcześniej, no, bo oni tam mieli te swoje. No, wiele osób po prostu walczy w poprzedniej wojnie, więc jakby pewne techniki łamania szyfru, przede wszystkim oparte o te różne sprawy lingwistyczne, jakby tutaj matematyka tutaj była najważniejsza. I to bardzo, tak powiem, taka już wyrafinowana, powiedzmy. I to Polacy na to wpadli i tak naprawdę zastosowali to już w wojnie polsko-bolszewickiej. Też popełniając błąd, bo tak naprawdę to już przed wojną ujawniono i co było też błędem moim zdaniem w sztuce, którego nie powinno się popełnić. Chociaż to nie było powiedziane wprost, ale w niektórych publikacjach specjaliści mogli to wyczytać, że Polacy się chwalą, że my czytaliśmy sowieckie tego. To oznacza, że przeciwnik sobie włoży duży wysiłek w to, żeby te szyfry jednak trochę tak zrobić, żebyśmy ich już dalej nie mogli łamać. I prawdopodobnie moja wiedza jest zbyt wąska, żeby powiedzieć, jak to było tak naprawdę pod koniec lat 30. Z szyframi sowieckimi, na ile byliśmy w stanie wówczas czytać ich komunikację. No, istnieje też wielki problem, bo wiadomo, że podstawowym zadaniem wywiadu każdego jest tak zwana informacja wyprzedzająca. I tu jakby w kluczowej sprawie wywiad polski, tak naprawdę musimy to uczciwie powiedzieć, zawiódł. A to była oczywiście informacja o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Ta informacja w odpowiednim czasie, a to przecież te negocjacje niemiecko-sowieckie trwały jakiś czas wcześniej. I tak naprawdę wywiad, jakby placówka Martel w Paryżu do niej dotarła, ale to już było, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo późno i też jakby no, ta informacja ginęła w dziesiątkach różnych, bo też jakby wywiad zasysał olbrzymie ilości różnych informacji i to nie była informacja do końca potwierdzona. Natomiast nasi sojusznicy wiedzieli, a nie powiedzieli, tak mówiąc nieładnie, a ponieważ, jak wiadomo, jeden z Niemców uczestniczących w tych negocjacjach jakby te informacje zdradził. Tak. Także bardzo ciekawa zresztą też nieopisana historia. Także to też tutaj jakby można powiedzieć rzeczywiście w jakimś sensie, no to jest inne pytanie, dlaczego tak się stało. Po prostu być może nie mieliśmy wystarczająco dobrze ulokowanych agentów ani w niemieckich systemach, w systemie władzy. W sowieckim systemie w tym okresie to było już skrajnie trudne ze względu na specyfikę tego systemu w latach 30. No to po prostu terror, pierwszy terror. Tak. Rzeczywiście to był niewyobrażalny. No dobrze, ale panowie, pan Dominik ma też w swojej biografii zawodowej epizod w Ministerstwie Obrony Narodowej. To powiedzcie panowie tak szczerze naszym słuchaczom, czy my dziś mamy służby specjalne?
wywiad i kontrwywiad. Czy one mogą nawiązywać do tego, co kiedyś zbudowaliśmy? To zależy od was, czy faktycznie... Właściwie to są dobre wzorce, czy to są złe, bo żeśmy głównie krytykowali. Chciałem powiedzieć, że ten... Nie no, w warstwie symbolicznej taki sobie pozwolę troszkę rąbek tajemnic uchylić, że ponieważ my stworzyliśmy taki nowy instytut w Akademii Sztuki Wojennej, on się nazywa Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych, próbujemy, i to taki jest dla nas trochę cel, żeby w tej tradycji przedwojennej te nasze służby osadzić. I tak jak studiuję właśnie dokumenty STZ-u czy inne, właśnie po tej naukowości, za chwilę też podam ciekawy przykład, chociaż to akurat nie ze STZ-u, tylko z Gdańska, z ekspozytury naszej w Gdańsku. I jest, wydaje mi się, przynajmniej jedna rzecz, w której warto byłoby te tradycje osadzać, to jest ten komponent analityczny, o którym tutaj pan doktor wspomniał. To jest nie tylko to, ile osób na tym pracowało, ale sposób formułowania precyzyjnego myśli. Nie wiem, czy to się brało z tego, że było wykształcenie klasyczne, że była logika w szkole. Nie wiem, z czego to wynikało. Czyli teraz z tym jeszcze sporo trzeba będzie zrobić. Nie wiem, nie umiem tego ocenić, jak to teraz jest w wywiadzie, ale na pewno wiem, że tamten poziom był bardzo wysoki i że to warto byłoby robić. Do tej naukowości jeszcze wracając, zresztą będziemy w Akademii robili, to już sobie pozwolę zaprosić, na 11 maja, w okolicach 11 maja, bo dokładna data jeszcze nie jest znana, stulecie powstania oddziału drugiego sztabu generalnego. Przekształcenie go z oddziału 6 w drugi. Słynnej dwójki, tak. Z szóstki, która powstała 13 listopada 18 roku. Dwójka powstała 11 maja i w tym maju będziemy robili te konferencje, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Już teraz zapraszam, choć to mówię, informacja wyprzedzająca, tak to nazwijmy. Doktor Bucha, który jest naukowca. O tej naukowości jeszcze tak. Jedną rzecz króciutko. Zastanawiała się dwójka, czy może są przygotowania do produkcji broni chemicznej w Prusach Wschodnich. Wiedzieli, że nie, będzie to trudno, żeby to ustalić agenturalnie. Jest kapitalny dokument pokazujący listę kilkudziesięciu składników chemicznych, substratów, narzędzi technicznych, które należy obserwować, czy są zakupywane albo się pojawiają w Prusach Wschodnich, bo to może wskazywać na to właśnie, że będą gazy bojowe produkowane. Takie analityczne, naukowe podejście po prostu, prawda? Panie doktorze, to jest ważne. Ja znowu... W naszych służbach współczesnych. Też raczej ja oczywiście mogę coś powiedzieć, co jest jakby nauką wynikającą z historii dla owych służb, bo ja oczywiście nie mam z tytułu swojego pracy żadnej wiedzy o tym, jak te współczesne służby funkcjonują. I to jest jakby, jeżeli ja miałbym szukać takiego kluczowego, to szukałbym tego w takiej formule admirała Lebailly. To był jeden z szefów wywiadu brytyjskiego. I on powiedział, że takim prawdziwym, takim moralnym obowiązkiem oficera wywiadu jest mówić tym, co nie chcą słuchać, o rzeczach, o których nie chcą wiedzieć. Krótko mówiąc, odwaga cywilna oficera wywiadu, bo to jest kluczowa sprawa, bo często wywiad dochodzi do takich informacji, z których trzeba wyprowadzić trudne wnioski. No, próbują przynosić te złe informacje, nieprzyjemne i odwaga, no i krótko mówiąc... I tu musimy już niestety kończyć. Niestety, bo apetyt dopiero... słuchaczy, wydaje mi się, wzrósł. Ale jeżeli jesteście rzeczywiście spragnieni takiej wiedzy, chcecie usłyszeć więcej, to możecie jeszcze zdążyć. O 18 rozpoczynamy otwarte spotkanie. Marszałkowska 25, właśnie Służby Niepodległej. A dziś już bardzo dziękuję. Doktor Władysław Buchak. Dziękuję państwu za ekspert, uwagę. Ekspert, który napisał opasłe dzieło teraz o wywiadzie, tak, kontrwywiadzie. Tak. Niedługo ono będzie na rynku. I pan doktor Dominik Smyrgała. Dziękuję bardzo. Także ekspert i praktyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To była debata jedynki.